Z nami jest Szymon Bańdur. Dzisiejszy mecz zakończył się po 9 biegach. Szymon, jak ty to skomentujesz? No moim zdaniem ten tor z każdym biegiem się jeszcze bardziej, jak się to nazywa, robił się po prostu lepszy. Z każdym równaniem on stawał się łatwiejszy do jazdy, tak? No ale niestety decyzja jest jaka jest, no i nic na to nie poradzimy. Po prostu tak musiało być. Widać było szczególnie właśnie po twojej jeździe, ponieważ no jesteś młodym zawodnikiem, a naprawdę na tym torze wyglądałeś dobrze. I jest to troszkę niezrozumiałe, dlaczego zawodnicy prawdopodobnie z Gorzowa protestowali, aby nie jechać. No co właśnie ty powiesz o tym torze, tak, czy faktycznie było tak aż źle, czy to bardziej były jakieś wymysły? Nie no, my chcieliśmy jechać. Jak przyjechali goście, to powiedzieli, że nie chcą. No ale rozpoczęliśmy zawody, no i ten tor faktycznie był fajny. I po mojej jeździe mogę powiedzieć, że ja tam popełniłem błąd, ale motocykl był bardzo dobrze spasowany i przez to stało się jak stało. Powiedz jeszcze, jak się czujesz w meczach ekstraligowych? No bo wiadomo, to już nie jest U24. Dostajesz szansę teraz coraz więcej w meczach ligowych o ważne punkty. Jakie są twoje odczucia? Ja się ogromnie cieszę, że trafiłem do ekstraligi i mogę rywalizować z tymi najlepszymi, ponieważ każdy chce być najlepszy i musimy rywalizować razem, żebym ja stawał się lepszy, tak? Więc bardzo, bardzo się cieszę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.